witam was w tym odcinku i z góry przepraszam, że nie było długo odcinków, ale mój komputer był po prostu w naprawie. Kiedy nie miałam komputera, odpaliłam mój stary laptop, w którym znalazłam stare filmy z mojego poprzedniego kanału, jeżeli nie wiecie, to tak, miałam inny kanał, oraz te, które były na początku tego kanału, zanim posuwałam film. I dzisiaj obejrzymy sobie właśnie jeden film i poszukamy movie star, które były w tamtym filmie. Zobaczymy, który mają level i czy w ogóle grają. Od razu pozdrawiam wszystkie osoby, które były w tym filmie. Więc pierwszym takim filmem na tym kanale, znaczy nie był to pierwszy zupełnie film, ale były to piosenki pasujące moim zdaniem do postaci z Movistar Plan. Wcześniej zajmowałam się bardziej właśnie piosenkami oraz teledyskami, no a teraz jak sobie widzicie, bardziej są to odcinki takie normalne. Tutaj jest także informacja, że macie wpadać na ten kanał i jeżeli te kanały jeszcze istnieją, Adamor MSP na pewno, a Adamiko to nie pamiętam, ale to były kanały mojego byłego przyjaciela, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Kanał Adamor MSP nadal jest aktywny, więc jeżeli chcecie, to możecie wpaść i dać subskrypcję. I oczywiście pierwsza osoba w tym filmie to jestem ja. Ja nadal pamiętam tego looka i tak mniej więcej ubierałam się na Movistar Planet. Tutaj miałam 26 poziom, tylko nie wiem, czy będzie to. O, tutaj 26 poziom miałam wtedy, a to był jakiś rok temu mniej więcej, czy coś takiego. Mamy pierwszą osobę, czyli upiorny talent 7. Co? Ja nagrywam! I konto upiorny talent 7 nadal jest na Movistar Planet, ale wydaje mi się, że ta osoba już niestety nie gra na MSP. Zaraz się to okaże. Jak sami widzicie, ta osoba nie gra na Movistar Planet i miała tutaj chyba 16 poziom. Tak, 16 poziom, a w moim teledysku ma ona poziom. Zaraz sprawdzę. Także 16, więc jak sami widzicie, ta osoba nie gra już na Movistar Planet. Kolejną osobą w naszym tutaj teledysku była Martynka 891, więc zaraz sprawdzimy, czy ona jeszcze gra na Movistar Planet, czy nie. I sami możecie zauważyć, że w teledysku miała ona level 19, a tutaj ma ona 21 poziom i gra jeszcze na Movistar Planet, bo możemy zauważyć, że ma tutaj status, który niedawno był zaktualizowany. Możemy napisać jej coś w księdze gości, na przykład uśmiechniętą buźkę i przechodzimy do kolejnej osoby. Kolejną osobą jest George Blanco, który miał 11 poziom, a obecnie posiada on 15 level i zaraz zobaczymy, czy gra nadal na Movistar Planet. Podejrzewam, że tak, gra na Movistar Planet jeszcze, więc pozdrawiam tą osobę, jestem ciekawa, czy w ogóle mnie jeszcze pamięta, ale także napiszemy mu w statusie, w księdze gości, uśmiechniętą buźkę. Kolejna osoba jest to Vipka 123%, która ma tutaj 10 poziom. Aktualnie także posiada 10 i wątpię, żeby grała, skoro ma taki poziom. I jak sami widzicie, niestety już nie gra. Kolejna osoba to Adamor 45, który obecnie gra na Movistar Planet, bo bardzo dobrze go znam. I to jest osoba właśnie z samego początku, do której mówiłam o tych kanałach. Pozdrawiam cię, Adam. Hello, kafelek. I Adam obecnie posiada 26 poziom i jak wspomniałam przed chwilą, gra przez cały czas i jego YouTube to Adamor MSP, więc możecie subskrybować. Prawdopodobnie linka dam poniżej w opisie. Kolejną osobę właśnie Pestar 2015 kojarzy z Niku bardzo. Nie pamiętam dlaczego, nie pamiętam czy się z nią zadawałam, ale z Niku, też mi włosy stoją, kojarzę ją naprawdę bardzo. Miała ona 15 poziom, a teraz obecnie posiada 19 i zobaczymy czy gra, czy może jednak już opuściła nas tutaj. I niestety, ale nie widzę żadnego statusu, więc raczej nie gra. Kolejna osoba to XXLonely. Posiadała ona 13 poziom i zaraz zobaczymy, który ma obecnie. I ma obecnie 14, więc podejrzewam, że przez rok jednego levela tylko by nie wybiła. No ale zaraz się o tym przekonamy i także odeszła z Movistar Planet. Tutaj niestety nick zamazało, ale jak można zauważyć niżej, napisałam go, więc zaraz go przepiszę, tylko chciałam powiedzieć, że wtedy ta osoba miała level 14.
A była to Lofi 1, 2, 3, 5, 4, 0. I zaraz zobaczymy, który level teraz. I ma obecnie 20 poziom, więc podejrzewam, że mogłaby ona grać. Jednak się myliłam i nie ma tutaj ani jednego statusu. A jak sami dobrze wiecie, to statusy aktualizują się i usuwają co jakiś tydzień chyba. No i kolejna osoba to Nicola Monster, która miała 18 level, a teraz ma poziom 20 i prawdopodobnie gra ona na MSP, bo jak sami dobrze możecie zauważyć, zaprosiła mnie do znajomych i tak gra ona nadal, więc bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i że tyle byłaś na moim kanale, to po prostu aż się w głowie nie mieści, więc ja może Cię tutaj dodam przy okazji do znajomych i napiszemy Ci uśmiechniętą buźkę w Twojej księdze gości. No i kolejna osoba to Reasia, która miała 16 poziom, no i teraz ma 17, więc myślę, że jednak przestała ona grać. I czy mam rację? Tak, mam rację, niestety nie widać tutaj żadnego statusu. Teraz mamy Nicole 76 z 19 poziomem i także ma ona 19 poziom, więc wątpię, żeby grała i nie gra. Kaja 4583 z 19 poziomem. Ten nick też kojarzę. I ma teraz 26 poziom, więc możliwe, że gra. I ma tutaj wszystkie Nike i serduszko, więc to jest bardzo prawdopodobne. No i jednak to, co prawdopodobne, to się nie spełniło. Nie ma ona żadnego statusu, więc najprawdopodobniej nie gra. Tą osobę także kojarzę. Pamiętam, że chyba z nią bardzo dużo pisałam, ale jest to Violet 14 z 15 levelem i zaraz okaże się, czy gra, czy nie. 21 poziom. Schrupać. No i ma ona artbooka, czyli gra. Wabata także kojarzę i ma 19 level i teraz ma 24. I Wabat ku zaskoczeniu gra nadal na Movistar Planet. Polubimy mu status i napiszemy uśmiechniętą buźkę w księdze gości. Ona ma 784 i 14 poziom. No i obecnie posiada 15, więc najprawdopodobniej przestała już grać. No ale może coś nas tutaj zaskoczy. Niestety nie gra ona na MSP. Jest już niestety koniec filmu. Mam także jeszcze dwa przerzucone na dysk Google'a, więc jeżeli chcielibyście kolejny odcinek z szukania Movistar z moich starych filmów, napiszcie to poniżej w komentarzu oraz zostawcie łapkę w górę pod filmem, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrypcję. Mam także jeszcze jeden film, który jest z mojego poprzedniego kanału, więc prawdopodobnie także coś z nim nagram. Oraz film, który był pierwszym filmem, bodajże pierwszym, na tym kanale, który teraz obecnie posiadam. Poniżej w opisie znajdziecie moje social media, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do dodania, zaobserwowania na Instagramie czy Musical.ly. No a teraz pozdrowię parę osób, które napisały Hej YouTube, czyli Blond Olcia 123, XRoz Dolar, Misio Przytulasio 009, Sauron MSP oraz Kenzie 331. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.